epicka przygoda trzech rycerzy. Człowiek i człowiek wyruszał do labiryntu Dauna. Więc poszliście tam, gdzie mówiliśmy spać, bo nie wiem, czy wy śpicie w jednym domu, czy się w końcu rozdzieliliście. Rozdzieliliśmy się. Ale noc minęła bez jakichś tam większych przeszkód. Wyspaliście się jak nigdy. Budzi was oczywiście gwar uliczny koło godziny 10. Zadecydowałem za was, że spotykacie się pod domem Janusa, a raczej jego rodziny. No to co, nie wiem, do tej małej gospody pod Marienburgiem jedziemy, bo chyba tak. Tam tak. Zostało. Drewniany drzewiec. Drewniany drzewiec. Janus, jesteś najlepszy. W jaki sposób się tam dostać? Na nogach. Na nogach. Wiemy, na piechotę. Co to jest w ogóle, tak dokładnie. To jest, no, pod Marienburgiem, ale... No, powiedzmy, że Janus, jako że jest z okolic, a ty też chyba tutaj kiedyś musiałeś być, to kojarzycie, że jest jakaś taka karczma faktycznie nieduża gdzieś tam po drodze. To ile byśmy tam szli na nogach? No, ja podejrzewam, że z jakichś 6 godzin będziecie szli. No, ale do 16 powinniście tam dojść, jeżeli się nic nie wydarzy. Możemy jakiś powóz poszukać. Bardzo ładnie. Właśnie padła propozycja Witolda, że może by wóz poszukać. Tak. To jest cisza. Wszyscy. Nikt nie... No. Czy widać gdzieś wozy? Nie widać tutaj wozów, ale domyślasz się, że w okolicy rynku na pewno jest miejsce, w którym będą wozy, czy to różnych rodzajów kupców, czy też jakieś pomiędzy miastami. Najlepiej byłoby tam szukać. No to na rynek. No to idziemy szukać. Wiemy, gdzie są. Idziecie w stronę rynku i widzicie po drodze wielu mieszkańców, którzy gdzieś tam się spieszą za swoimi sprawunkami. Czuć morskie powietrze w całym mieście. Widzicie na rogu chłopaka z gazetami. Idę kupić gazetę. No. Idziemy kupić gazetę. Tanie, głupie. Dziennik kapitański. Chłopcze, wezmę jedno. Ile? Wam. Pensy, proszę pana. Daję mu. Tylko ty chcesz to przeczytać? Nie. Tak. Bardzo dobrze. Ja też płacę za to, za te. Janus Freyman, a ty, Witold? Ja wiem, że Janek mi pokaże, więc nie muszę kupować. No, pokazuję bohaterowi. Czarny. Ile to pens, to? Czy dwa? Dwa pens. Dwa pensy. No. Zresztą do pożaru dawno nie pisałem, więc... Ja jestem Zincz. Zginiecie wszyscy. Cza-cza-ra-ra-ra. Ta-ra-ra-ra-ra.
Wyniki śledztwa racji nic nowego nie wniosą, bo świadkowie nie żyją. Przypadek. O cholera, walka na pięści. 10 złotych koron. Choroba to trochę sus. Jeszcze raz? Ta choroba to trochę podejrzana. Tylko jest. Skąd? Skądże? Zwykła choroba. Zaraz ktoś umiera? COVID. COVID zapóźniony zapłonę chyba. No panowie bez maseczek. Walka na pięści w turnieju. A pisze, o której jest ta walka na pięści? Czy po prostu? Nie. Trzeba się przejść. Ale raczej domyślacie się, że chodzi, że wieczorem niż za dnia. Bo za dnia wszyscy pracują. Praca. Tak. Co? To najpierw może znajdziemy jakiś powóz tam do tej gospody i wrócimy i jeszcze nie wiem. Janus, chcesz wziąć ten turniej walki? Bo ty chyba jedyny się nadajesz. No, jak zdążymy, to tak. No. No i taki może być plan. W której dzielnicy? Kojarzy mi się ten królewski karp z czymś? Jest to duża karczma w dzielnicy portowej. Ale w tej bogatszej części oczywiście. Portu. Co robicie w takim razie? No szukamy powozu dalej po tej miejsc małego. Rozglądacie się, widzicie, że faktycznie na rynku stoi kilka powozów, jest tablica z jakimś rozkładem. Część ludzi wysiada, część wsiada. To podchodzimy do tego rozkładu i szukamy do tej miejscowości. No. Raczej, no. Tam będzie wieść, czy co to tam będzie? No nie znajdujecie takiego. No, żeby przewoziła obok, to nie chodzi, żeby tam bezpośrednio. A, to tak. Dobrze, powiedzmy, że znajdujesz je. No, znajdujesz się, widzisz jakiegoś starszego mężczyznę, który właśnie stoi obok swojego powozu i głaszcze swojego konia. Dzień dobry. O, dobry. O, pan magister. Dawno nie przechodziłem tak zacną osobę.
No to niedaleko akurat. Potrzebuję podwózki z, tutaj z kolegami z, do takiej małej gospody pod Marienburgiem. Widziałem, że pan będzie przyjeżdżał, bo kto może pan by mógł. Tak, tak. A co to za gospoda? A drewniany drzewiec. O, kojarzę. Chociaż sam nigdy w niej nie byłem. Ale wiem, gdzie to jest, bo to już jest tak blisko miasta, że nie ma sensu się zatrzymywać tam. Nie rozumiem, po co ludzie tam w ogóle tą gospodę stworzyli. To ile za, taki, za taką podwózkę? No, z 2 szylingi od głowy, no to muszę wziąć. To niech będzie. To ja 4 płacę. No... Zapłacone. A ty, Friedrich von Karma? Z buta. Też patrzę, patrzę. Dobrze. Dobrze, panowie, to w takim razie jedziemy. Podwiozę was, podkaczmy i za chwilę będę tu wracał. Bo nikt inny nie jedzie. Wsiadacie na wóz. Powóz rusza bardzo powoli w stronę głównej bramy miejskiej. Na do widzenia Straż Miejska pobiera od każdego z was po 2 pensy. Po jakiejś godzinie jazdy dojeżdżacie do rozjazdu i w prawo prowadzi utwardzona droga do niewielkiej karczmy. Powóz podjeżdża pod tą karczmę. Jest to budynek dwukondygnacyjny. Od razu rzuca się wam w oczy stajnia, w której można zostawić konie. Budynek nie wydaje się być stary. Raczej wygląda na coś, co powstało kilka, może 5-6 lat temu, tak? W momencie, gdy podjeżdżacie, na zewnątrz wychodzi młody człowiek, który w momencie, gdy się zatrzymujecie, pochodzi: dzień dobry, witamy w karczmie. Drewniany witamy. Drzewiec. Witamy. Dobry. Czy panowie mają jakieś bagaże do zaniesienia? Będą panowie nocować, czy tylko zatrzymują się na posiłek? Na posiłek. Później zobaczymy. To w takim razie zapraszam do środka. Wchodzimy do środka. Mężczyzna wchodzi za wami. Jest to człowiek, który ma może 20-22 lata. Jest dość dobrze ubrany. Widzicie, że w środku nikogo nie ma, natomiast zapach, który panuje w gospodzie, jest dość przyjemny. Jest to mieszanka jakichś ziół, a także chmielu. Co mogę panom podać? Co dzisiaj serwujecie do jedzenia? A dzisiaj jest dziczyzna. To poproszę. Poprosimy. Czy coś do picia mam panom jeszcze podać? Duży kufel piwa. Mamy, to znaczy ze studni mogę za chwilę coś przynieść. No, to poproszę. Mi piwo wystarczy. Ten drugi mak? No to Michał, co chce? Ja też poprosiłbym małe piwo. Dobrze, panowie, to za chwilę przyjdę z zamówieniem. Dajcie mi
Dosłownie 15 minut. Dobra. Ja chcę się rozejrzeć po tej karcie. Co robimy? Ja też. No, porzucaj na spostrzegawczość. Plus 20. Może być plus 20. No. Przyglądacie się pomieszczeniu. Widzicie, że przedmioty w tej gospodzie naprawdę są dobrej jakości. I stoły mają jakieś grawerunki. I obicia tego. No. Friedrich, mógłbyś nie szeleścić? O, to słychać nawet? No, nie widziałem. Nie, strasznie mi wali po uszach. Nie wiem czemu. Czemu najgorsze jest to, czemu to wychwytuje tak to szelest, ale jak ja mówię, to mnie nie wychwytuje tak dobrze. Nie, tylko mówię, że wiesz, że strasznie. A nie widziałem, że szeleści. Dobra. Widzicie jakieś elementy zbroi, czy też jakąś szpadę dobrej jakości, która wisi na ścianie jako taka ozdoba. Generalnie macie wrażenie, że jest to jedna z bardziej wygodnych miejsc tego typu, w jakim byliście, i na pewno to dużo kosztowało, całe wyposażenie, postawienie tego. Natomiast ten kaczmarz się wydaje strasznie młody. Jak takie. Z reguły to już prowadzą ludzie, którzy się dorobili albo mieli z tego. Może to dziedziczył, ale z drugiej strony nie wydaje wam się budynek zbyt stary. Dobra. Plotkowanie z kaczmarzem. Nie wiem, czy coś nam powie po dobroci. Można spróbować. Ja siadam przy stole. Mistrz Peju. Usiadłeś przy stole. Ja chcę sobie czytać książkę o potworach. Bestiarii. Zaczynasz czytać książkę o potworach. Przewracasz kolejne strony. Widzicie, jak Friedrich z wypiekami na twarzy czyta jakieś rzeczy o potworach. To co, siadamy i czekamy na kaczmarza chyba, nie? Po tych 15 minutach widzicie, że kaczmarz przyniósł wam dziczyznę z ziemniakami. Z jakąś sałatką postawił to fizycznie przed każdym z was, postawił także piwa, za chwilę wodę przyniosę jeszcze, bo muszę pójść do studni. Wziął ze sobą niewielkie wiadro i wyszedł na zewnątrz. Tak. Szybciutko, no jak sobie pójdzie już, nie? Bo on idzie po tą wodę. Jak użyć ostrzeżenia o tym jedzeniu, nie? Bo... podejrzane to jest po prostu. Na 0 rzucać ten plus 20. Na plus 20. Czyli nie jest zatrute. Nic nie wyczuwasz w jedzeniu. Jem. To jem, taki. No, powiem wam, że bardzo, bardzo dobrze przygotowane jedzenie. Czujecie
że dawno tak smacznego obiadu wam nikt nie sprawił w żadnej z karcz, w której byliście. Widać, że chłopak potrafi przygotowywać jedzenie. Jakby się normalnie urodził do takiego zadania. Po chwili wrócił z wiadr wody, podszedł do lady, nalał do kufla i przyniósł ci, Janusz, wodę. Okay. Smacznego. Czy w czymś jeszcze panu mogę służyć? Nie, nic. Piękna karczma. Ja mam jeszcze pytanie, karczmarzu, bo ty tutaj jesteś sam, czy masz jeszcze jakąś obsługę? No. Teraz jestem sam, ale dwóch moich pomocników ma być lada moment. Mm-hmm. No bo takie pustki też tutaj świecą. Ja nie wiem, czy, bo to zapewne twoje, więc no jak tam, interes się kręci, no, może powiedz. Tak, widzicie, panowie, no teraz tak średnio, ale jak jest dzień targowy, to wtedy sobie odbijam, bo w mieście, w karczmach mają wtedy mniej miejsca, no bo jest dużo, dużo ludzi, no i wtedy muszą korzystać z mojej karczmy. No i na wieczorem zdarza się, że mam gości, bo którzy po prostu mają jeszcze no powiedzmy tą godzinę do miasta, a wolą się przenocować u mnie. Bo my tutaj przyjechaliśmy jeszcze zapytać się, czy może nie widziałeś takiego człowieka. Janusz, opisz Magnusa. Magnus? No, po wyglądzie. Taki facet. Z brodą. Ciemną, krótkimi włosami, czarnymi, 95. Kiedy nie pan do własnego ojca. Człowiek. Połowa osób w Waldorfie. Kapitanem jest. Kapitanem? No. Jakiś, nie wiem, 2 tygodnie temu był podobny człowiek u mnie w karczmie. Miał jakiś transport, czy coś było widać? Przyznam się, że no to jest 2 tygodnie temu, tak? No, pamiętam, że był. Chyba przyjechał wieczorem, spotkał się z jakimiś 2 ludźmi, a później w trójkę wyjechali w stronę Marienburga. Jeżeli to był on, bo to wiedzą panowie, że ten opis to taki, no, pasuje do wielu ludzi. No może. A tam ci 2 ludzi to jakieś stali bywalcy, czy? Pierwszy raz ich na oczy widziałem. Pierwszy raz. Tak, nawet nie jestem w stanie teraz opisać, no bo powiedzmy marynarz czy tam kapitan to jest rzadkość u mnie w karczmie i to jest powód, dla którego w ogóle pamiętam, że ktoś taki był, jeżeli to był on, tak? Natomiast tamci to mi się nie rzucili za bardzo w oczy, kto to był. Pamiętam tylko tyle, że tamtego dnia tylko tych trzech ludzi miałem, więc... Rozumiem, panowie. To w ogóle skąd jeszcze takie pytanie z innej strony, bo skąd pieniądze pan miał na taką bogatą karczmę? Bez obrazy oczywiście. Mój ojciec miał kamienicę w mieście. Jak mu się zmarło, to odziedziczyłem w spadku. Sprzedałem i stwierdziłem, że się wyprowadzę za miasto. Otworzę karczmę. No i teraz się chyba w miarę udał, skoro jeszcze pan nie zasplejtował. No powiedzmy, że mogło być lepiej.
Bliżej. Jak pan wino ma? Mam tutejsze z tutejszych winnic wino, jeżeli pan. A jeżeli coś zagranicznego, no to mogę tam poszukać dla pana. Szlachetne jakieś, droższe, tańsze. Tak z ciekawości pytałem. To ja już nie będę panu głowy zawracał. To w takim razie tylko bym panów podliczył, jeżeli można. Oczywiście. To w takim razie poproszę po jednym shillingu. Dobra. Dajemy. I zapraszamy częściej. Szepczę Janusowi. Szepczę Janusowi. Złapało połowę twoich szeptów. No. Piję piwo, jem. Piję wodę, jem i czy się regeneruje? W sensie życia. A chcesz mieć niestrawność? Nie. Powiedzmy, sen bardziej na to wpłynie niż jedzenie. To właśnie. Bałem. Czy ty kiedyś, jak się skaczyłeś palec, to jadłeś coś, żeby się zregenerować? Tak. Mhm. Podziałało. Mhm. Jakie skaleczenie. Dobrze, no to zjedliście. I siedzicie przy stole. No to tak. Zaczynam bawić się wykałaczką. Magnus był tu pewnie z 2 tygodnie temu. Czyli. Nowe... 2 tygodnie drogi stąd, za dużo opcji. Z Marienburga. No dziwne, to podejrzane, bo on powinien wrócić, coś się musiało stać po prostu. Nie wiem. Ja nie wiem. Masz Jan z jakiś pomysł? Nie wiem, napadli go. Zabili. Tak historia będzie gdzieś tak długo, ja pierdolę. Różne rzeczy chodzą. Szczególnie w nocy. Żadnego wątku nie skończymy. Chodźmy do Behafen. Po co? Po co? Nie wiem. Czekałem pierścienia z powrotem. Pierścień jest w Behafen. Teraz nie wiesz. No. Także... Marienburg dzisiaj będą te manewry z AOT. To co? Robimy? Podpalmy tą karczmę. Podpalmy tą karczmę. Dawno nie dymiłeś. Jakie wady? Dymy. Powiedzmy, Galdor, która jest godzina? Około 12. No to tak. Pewnie o 14:15 byśmy znowu byli w mieście. A ty zakładasz, że wóz na was czekał? Nie. Szukamy, ale że... no, coś tu będzie pewnie przejeżdżać. Powiedzmy, chodźmy na nogach, może coś znajdziemy po drodze. Obejdźmy dookoła karczmy. O, obchodzimy karczmę.
tutaj jest w ogóle w tym kurwidołku? Wyszliście na zewnątrz, obeszliście kanczmę. No to rzucajcie na percepcję na zero. Ale dobra. Dobra. Janusz, no. Freyman, Farciarz Roku. Witold, lud szczery. Będzie miał inne zdanie. Ciekawe dlaczego. Ok. Jeżeli chodzi o ciebie, Witold, i o ciebie, Friedrich, to fizycznie nic nie zauważacie dziwnego. Kaczma zbudowana z bali. Mówię, generalnie bardzo dobrej jakości wykonanie budynku. Natomiast ty, Janus, zauważasz, że z boku budynku jest coś w rodzaju wiewiórcznika zamontowanego przy ziemi. Wiewiórcznik przy ziemi? Mhm. Czy da się zajrzeć przez niego? Przez ten wiewiórcznik? Bardzo... to jest... Generalnie widzisz, że jest... jakieś pomieszczenie, w którym jest ciemno. No nie jesteś w stanie zobaczyć żadnych szczegółów. Dobra, biorę kawałek ubrania. Biorę kawałek ubrania chłopskiego. Kawałko. Drę się Może inaczej. Pyromanie, uspokój się. Nie, słuchaj. Zamknij ryj. Biorę... Biorę szmatę tą. Biorę mniejszy kawałek jednej. Biorę jedną z szpulę nici z moich trzech. Robię tak, żeby mieć to na nici. Podpalam to zapałką i spuszczam w dół. O. Żeby zobaczyć coś w pomieszczeniu. Polepszyło się trochę widoczność tego pomieszczenia. Widzicie szereg beczek z winem, a tylko tak jakby od tyłu te beczki byście widzieli, że nie widzicie tych kraników, które są, ani wejść na takie, ten, które można, mógłby wykorzystywać kaczmarz. Panowie, chyba wiem, czemu ta kaczma jest bogata. W beczkach są przemycone rzeczy. No. O, to co? Na pełnej kurwie chodzi. Czy nie? Znaczy, no już wiemy, gdzie to mniej więcej jest, więc teoretycznie albo można by było się tam zakraść. Będą papiery w środku, trzeba się zakraść. Czy są od tyłu, albo od góry jakieś okna, drzwi wejścia, klapki? Tak. Generalnie od frontu macie okna. Od tyłu, od którego wy teraz stoicie, okna są, tylko tyle, że one raz, że mają zewnętrzne te klapy, takie drewniane, które od wewnątrz będzie można zablokować na noc. No jest jeszcze pierwsze piętro, na którym są pokoje gościnne. Pozostaniemy na noc, panowie. Wracamy z powrotem do środka. I się od razu pytam tego kaczmarza, ja go znajdę. Czy moglibyśmy wynająć na miesiąc... Czy moglibyśmy wynająć pokój na noc? Wchodzisz do środka z takim zamiarem, ale nie widzisz nigdzie kaczmarza. O!
To zaczynamy go po cichu szukać. Tak, ale nie szukać. tak, żeby nas zauważyć. Tak, kamień, a żebyś wiedział. Na mnie kamień wody. Ja mogę tylko na siebie. No to na mnie musisz. To tak nie działa. To tak nie działa, powiedział Kester i przyzwał smoka zniszczenia. Planet chaosu. Dzięki temu nikt nie zauważył, jak smoki się... Smoki nie są z chaosu, więc proszę mi tutaj... Ale skutecznie smok odwrócił uwagę. No, bardzo skutecznie. No, na zero rzucać. No to... Bieg kamień wody. Nie, co ty, na 20. Tutaj. Nikogo nie ma. No widzisz. Dobra. No i po cichutku chodzimy. Dobrze, no wychodzisz, widzisz, że za ladą jest klapa otworzona, prowadząca do piwniczki na dół. Słyszysz jak tam się ktoś krząta. Też. Okej, ten wywietrznik też był tam jakby do piwnicy, żebym musiał zejść do piwnicy, żeby tam się dostać, tak? Tak. A jest jakiś kąt tutaj na tym pierwszym piętrze, gdzie mógłbym się schować? No, jesteś na parterze. Znaczy na parterze, no. Znaczy, to wiesz, no to nie jest takie miejsce, w którym mógłbyś się bawić w podchody czy w jakiegoś chowanego. No to jest, wiesz, sala, która jest przestronna. No tutaj kaczmarz z zalady jest jak stanie, to widzi całe pomieszczenie. No gdybyście poszli na pierwsze piętro, to pewnie by was od razu nie zauważył, tylko mógłby spytać, co robicie, jakby już was zauważył. No to już jest wasza decyzja, co robicie. To może jeden z nas może pójść na pierwsze piętro, zacząć coś tam hałasować. On przyjdzie zapytać się go, co on tam robi, powiedzieć mu, że się go szukało, a za ten czas dwójka albo jeden z nas pójdzie tam na dół i zobaczy, co tam jest. Idę na górne piętro zrobić hałas w takim razie. A my wychodzimy i czekamy, aż patrzymy tam przez okno, żeby nas nie dobrze, zostaw mnie w takim razie sam na sam z Friedrichem. Już. Friedrich von Karma ruszył powoli. Tak, idę na górę. Na górę. Wchodzisz po drewnianych